Paweł Szymański moim zdaniem jest naprawdę jedną z pierwszorzędnych postaci polskiej muzyki ostatnich dziesięcioleci, a równocześnie jest osobą, która trafiła już do zagranicznych, anglojęzycznych książek mówiących o tym, czym jest postmodernizm w muzyce, bo właśnie Paweł Szymański świetnie to obrazuje. Postmodernizm w muzyce to między innymi nieustanna gra kompozytora z przyzwyczajeniami i oczekiwaniami odbiorcy. Jak w tytule, widzimy sinfonietta i myślimy coś klasycznego, lekkiego, ale jest jeszcze to quasi una, czyli nie do końca.